Halo, halo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku. Chciałbym poświęcić dwie minutki dosłownie na to, żeby zobaczyć, jak wygląda mój skład, ponieważ już drugi dzień nie nagrywałem odcinków. Jest Neymar, jest Suarez, Messi, to wszystko się zgadza. Iniesta, Rakitic, Busquets, Alba, Bartra, Matthew i David Luiz. Chciałbym wpuścić tutaj Turana za Sergio Busquetsa. Chciałbym wpuścić Pogbę, środkowy pomocnik. Wydaje mi się, że tutaj byłoby w porządku. I chciałbym Ter Stegena wpuścić na bramkę, niech już Ter Stegen gra. Tutaj mamy dwóch zawodników kontuzjowanych, jest to Mascherano i Dani Alves. Wszystko jest w porządku. Moi drodzy, chciałbym zobaczyć sobie oczywiście sezon, kalendarz. I tutaj mamy Manchester City, potem mamy spotkanie ligowe na wyjeździe z Eibarem. Następnie jest spotkanie faza grupowa Ligi Mistrzów, faza grupowa eliminacji Mistrzostw Europy, przepraszam. I tutaj kolejne z Danią, więc mecze reprezentacji Polski, które rozegramy sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Chciałbym zobaczyć, co będzie w kwietniu. Mamy pierwszy mecz z Real Madryt, na szczęście nasi zawodnicy odpoczną sobie z Barcelonie kilka dni, więc będę miał już pełne siły. I trzy ciężkie spotkania z Sevillą, w Pucharze Króla Hiszpanii, przepraszam, z Walencją i ligowy mecz z Walencją. Potem już troszeczkę słabiej tylko z Atletico i tu już koniec sezonu. Tak więc jest ok. Mówiłem, że dwie minutki poświęcę. Mamy także tabelę i inne ligi. Manchester United wskakuje na pierwszą pozycję. Wow, nieźle. Widzimy tutaj... Okej. Widzimy tutaj, że Argentyna, Austria, to nas nie interesuje, Chile, Dania, Francja, Marsylia prowadzi, PSG jest drugie, Barcelona tutaj prowadzi, Ajax prowadzi, no wszystko się pozmieniało. No jednak te Bayern, Borussia druga, naprawdę bardzo się z tego faktu cieszę. Nie będziemy sobie wychodzić. Tak więc, moi drodzy, zagramy sobie mecz z Manchesterem City, mam nadzieję, że mecz będzie ciekawy. Chciałbym tutaj... mógłbym zmienić stroje, dajmy sobie te koszulki, a Manchester City będzie w tych fioletowych swoich koszulkach. Tak więc wszystko, chciałbym to póki co ładnie wszystko zrobić. Jak na razie jedziemy całkiem nieźle, tutaj delikatnie blokujemy, zobaczmy, strzał, jest bardzo ładnie, jakie będą punkty, no i chyba poziom srebrny, tutaj jest naprawdę całkiem nieźle. Piąta pozycja, a ja zapraszam na mecz na Etihad Stadium, jest to mecz Manchesteru City i FC Barcelony, moi drodzy, więc mecz, który naprawdę zapiera dech w piersiach. W pierwszym meczu Barcelona wygrała 2-0, z Manchesterem City. To jest mecz, który mam nadzieję będzie niezwykle interesujący. Na ławce Busquets, Iniesta. No widzimy, że Iniesta w każdym meczu pokazywany, no zawodnik, który jest już zawodnikiem wiekowym, 30 lat. Pogra może jeszcze 2 sezony, może 3. Zobaczymy. Chciałbym przede wszystkim w tym meczu, no jednak tutaj dobre punkty, dobre gole przede wszystkim zdobyć i wejść do kolejnej fazy rozgrywek. Tak więc już wtedy naprawdę będziemy bardzo blisko przede wszystkim no tych finałów, bo tak naprawdę tutaj jeszcze teraz mecz, po tym będzie mecz z Bayernem Monachium. Jeżeli oczywiście tutaj wygramy to spotkanie lub chociażby zremisujemy. Zobaczmy, piękna pierwsza akcja zawodników Manchesteru City lewą stroną boiska. No tutaj będzie na pewno Manchester City chciał pokonać zawodników Barcelony. Jest Lionel Messi, jest Luis Suarez. Zobaczmy, jakie podanie do Luisa. Teraz Paul Pogba. No zobaczmy, Paul Pogba bardzo silny, młody zawodnik. Jest faul. Tak więc, czy Leo Messi będzie w stanie w tym meczu pokonać Joe Harta? Zobaczymy. Chciałbym zrobić to troszeczkę mocniej, niżeli było to ostatnio, ależ piękna bramka Lionela Messiego z rzutu wolnego. Ależ cudownie to zrobił. 9. minuta, Leo Messi.
Zobaczmy jeszcze raz, jak wyglądała bramka Leo Messiego. No tutaj Joe Hart w dwóch meczu widzimy 3-0. No nie miał szans żadnych. Leo Messi piękny, rzut wolny. Joe Hart nie miał żadnych najmniejszych na to szans. 1-0 dla Barcelony. I tutaj ta bramka stawia Manchester City po prostu w bardzo kiepskiej sytuacji. Powiem wam szczerze i uczciwie, że moi zawodnicy już odczuwają trudy w ogóle tych spotkań. Już jest po prostu tutaj bardzo, 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 bardzo słabi są moi zawodnicy, bardzo zmęczeni tymi meczami i z Manchesterem City i z Realem Madryt. Zobaczmy, tutaj bardzo ładna akcja, czemu wychodzi Ter Stegen, tego nie wiem, jest spalony. Tak więc, moi drodzy, no wszystko wskazuje na to, że będziemy w stanie w tym spotkaniu zwyciężyć, jeżeli tylko tutaj no Manchester City nie narzuci jakiegoś tempa, które by nas zadziwiło. Chciałbym tutaj w tym spotkaniu no oczywiście zwyciężyć, to jest normalne, ale to będzie bardzo, bardzo trudne. Zobaczmy, jak rozgrywa piłkę Barcelona. Przede wszystkim Barcelona rozgrywa tak wspaniale piłkę, że Manchester City czasami nie wie, co się dzieje, a my na poziomie zawodowca widzimy, że no radzimy sobie mimo wszystko całkiem, całkiem dobrze. Nie wiedziałem, że pójdzie mi aż tak fajnie, że będę w stanie po prostu tutaj tak dobrze radzić sobie z tymi spotkaniami. Zobaczmy, jest tutaj, widzimy piękne wyjście Leo Messiego. No tutaj Leo Messi na pewno będzie starał się coś zrobić. Piękny strzał, wybicie piłki, no i jeszcze dobitka, to był chyba Dani Alves albo Turan, dokładnie Turan z numerem 19. Cały czas, moi drodzy, tutaj atakujemy Manchester City. Nie ma co się dziwić. Jest Paul Pogba. Czy będzie strzelał Paul Pogba? Piękny strzał zawodnika, młodziutkiego zawodnika, nowego zawodnika FC Barcelony. No i widzimy strzał Paula Pogby. Niestety ponad bramką, ale tak jak widzicie, stara się młody zawodnik, dajemy mu coraz więcej szans. Tak więc tutaj zawodnik, myślę, że powinien się oczywiście cieszyć swoją grą, przede wszystkim tym, że trener ufa mu i wystawia go w pierwszej jedenastce na mecz z Manchesterem City i z innymi dobrymi zespołami. Tutaj na pewno wybicie przez Bartrę dosyć odpowiedzialne, powiedziałbym. I zobaczmy, tutaj widzimy, że jest Paul Pogba. No cały czas Barcelona stara się tutaj coś ugrać. Jest Turan, piękne odebranie piłki. Mam nadzieję, że to będzie piękne podanie do Leo Messiego. Leo Messi, zobaczmy, jest podanie do Paula Pogby. Czy będzie strzelał Paul Pogba? Chyba. Tutaj, gdyby nie było rynkoszetu, gdyby nie przyblokowany był Paul Pogba, mogło być 2-0 w tym spotkaniu. Ale tak jak widzicie, David Luiz także walczy. No, chociaż tutaj popełnił teraz delikatny błąd i Barcelona delikatnie się pogubiła. Zobaczmy, jest strzał i jest poprzeczka, moi drodzy. Ale więc dużo szczęścia ma Ter Stegen. Dzeko tutaj widzimy w tym spotkaniu nie może się wstrzelić. Podanie na drugą stronę boiska, moi drodzy, do Davida Luiza. David Luiz ogólnie w tym zespole wydaje mi się, że pasuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze do tego zespołu i sama Barcelona przecież w pewnym momencie chciała go zakupić, wtedy zakupiła Jérémy Mathieu, ale tak jak mówię, no chciałbym tutaj przede wszystkim, żeby każdy z tych zawodników był po prostu w stanie pograć i mieć możliwość zagrania, ależ błąd teraz Suareza. No myślę, że tutaj czas na zmiany, moi drodzy, czas na zmiany. Chciałbym wprowadzić za Suareza Munira, który po prostu będzie w stanie tutaj delikatnie odciążyć. Jest Iniesta, Adriano, lewa strona boiska. Myślę, że tutaj wszystko będzie już gotowe. Szkoda, że tylko możemy wprowadzić 3 zmiany, ale no niestety... Ale no niestety tak to właśnie wygląda. Zobaczmy, ależ piękne podanie do Suareza. Czy Suarez będzie w stanie coś tutaj jeszcze ugrać w tym meczu? No podanie jest i podanie do Suareza będzie chyba spalony, ale przejęcie piłki przez Manchester City i sędzia tutaj po prostu nic w tym kierunku nie robi. Przywilej korzyści to się nazywa. No i zobaczmy, cały czas Barcelona jest w stanie tutaj coś,
coś ciekawego pokazać. Mimo tego zmęczenia, mimo że zawodnicy są bardzo, bardzo wykończeni, wręcz powiedziałbym, tym sezonem, cały czas na pełnych obrotach. Tutaj powiedziałbym nawet, że jest piękna, piękna główka, ale tutaj widzimy, że Dzeko przeprasza swoich kolegów. Cały czas Barcelona na wysokim poziomie i tak naprawdę bardzo, bardzo cieszę się, że Barcelona jest w takiej, a nie innej formie. Leo Messi, zobaczmy, no tutaj jest koniec tego spotkania. Czy to jest rzut wolny? Za chwileczkę się przekonamy. Jest koniec pierwszej połowy tego spotkania oczywiście. Zapraszam na krótką przerwę. Witam, moi drodzy, po przerwie. Widzimy, Bayern z Napoli wygrywa już 2-0, więc to właśnie z Bayernem będziemy się mierzyć w kolejnym meczu. Jeżeli oczywiście tutaj nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o wynik tego spotkania. W dwóch meczu jest 3-0 i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Na razie Barcelona oczywiście prowadzi tiki-tak. Muszę przyznać, że wychodzi tej Barcelonie ta tiki-taka całkiem w tym sezonie nieźle. Prowadzi w lidze hiszpańskiej, wygrywa jak na razie w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, także tam ładne mecze w Pucharze Hiszpanii, a i tutaj delikatny błąd. Tak więc naprawdę we wszystkich tych rozgrywkach mamy bardzo duże szanse na zdobycie 3 trofeów przynajmniej. No zobaczmy, tutaj widzimy, że jest walka Suareza, przepraszam, Neymara. No i cały czas walczy Paul Pogba. No i tutaj naprawdę jest to znakomite. Jest i Neymar, czy będzie w stanie coś tutaj ugrać? Ależ pięknie, jest piętką, ależ to zrobił Lionel Messi. Co tu się dzieje w tym meczu? Zobaczmy jeszcze raz, jak piętką. No cudownie, cudownie to zrobił. Mogło to skończyć się naprawdę piękną, piękną bramką, aczkolwiek kończy się po prostu tylko jękiem na trybunach. Messi niestety do bramki w pięknym stylu nie trafia. No tutaj widzimy, że David Luiz bardzo agresywnie, nie ma się co dziwić, tak jest, naprawdę tutaj piękna akcja Barcelony. Po raz kolejny gubi się także Manchester City i cały czas Barcelona w sumie w natarciu. Więcej problemów ma Manchester City z Barceloną, niżeli tutaj Barcelona z Manchesterem. No cały czas na takim dosyć wysokim poziomie ta gra się prezentuje, na duże, duże tempo narzucone od samego początku. Zobaczmy, wybicie piłki przez Barcelonę. Jest tutaj podanie do Munira i czy Neymar tą piłkę przejmie? Tak jest, powinno się udać. Tutaj widzimy, że jest i Munir, podanie do Andresa Iniesty. Czy Leo Messi coś w tym spotkaniu jeszcze ugra? Piękny strzał, jest Joe Hart. Znakomita, znakomita akcja Barcelony, kolejna, jedna z wielu. Podanie do, widzimy tutaj jest i Pogba, który niestety nie jest w stanie nic w środku pola jak na razie zdziałać z Vidalem. Bardzo zwinny, dobry zawodnik. No i zobaczmy, czy David Luiz będzie w stanie coś tutaj zrobić. Nie chciałbym jakiegoś faulu tutaj wprowadzić, ależ piękna akcja, widzimy tutaj kolejna akcja Manchesteru City. No nie są zawodnicy Manchesteru City w tak dużej formie jak chyba zawodnicy Barcelony. Widzimy kolejne zmiany, my oczywiście piłkę tutaj na czas, mam nadzieję, że tutaj Barcelona nie osiądzie na laurach. Zobaczmy, podanie do Pogby, które jest niestety nieudane. Chciałbym, moi drodzy, przede wszystkim na atak kupić zawodnika, który jest bardzo szybki. Jeżeli wy będziecie w stanie mi tutaj, oj, zobaczmy, akcja Manchester City, jeżeli będziecie w stanie mi po prostu wypisać jakąś listę zawodników, którzy są bardzo szybcy, którzy mają bardzo dużą prędkość, którzy po prostu w samym ataku są naprawdę na wysokim poziomie, to ja będę wam oczywiście bardzo, bardzo wdzięczny. Zobaczmy, tutaj widzimy, jest czyste odebranie piłki, jednak rzut wolny. No i będzie się działo. Nasri, czy on będzie to wykonywał? Tutaj znakomita akcja. No, jest całkiem wesoło pod bramką Barcelony, jest Ter Stegen, moi drodzy.
No, Barcelona w swoim własnym stylu. A Pogba, muszę przyznać, że chciałbym, żeby tutaj zawodnicy bardziej wybiegali do przodu. I tutaj Pogba traci piłkę. Jest tak więc, ależ tutaj błąd Munira. No, chciał tam wysunąć, myślał, że wyjdzie zawodnik. Niestety tak się nie stało. 78. minuta tego spotkania. I tak to właśnie wszystko wygląda. No, prezentuje się Barcelona ogólnie bardzo dobrze. Są zawodnicy dosyć mocno zmęczeni, tak jak mówiłem już wcześniej, ale tutaj przede wszystkim no, trzeba dać odpocząć tym gwiazdom w kolejnych meczach. Trzeba tutaj dać odpocząć przed tymi meczami Ligi Mistrzów i przede wszystkim przed meczem z Realem Madryt. Ależ strzał. Widzimy, że broni zawodnik Barcelony. Piękne podanie do Messiego, niestety nieudane. Czy uda się tutaj odebrać tę piłkę? Tak jest, pięknie. Zobaczmy, podanie do Leo Messiego. Czy Messi będzie tutaj w stanie coś osiągnąć? Strzał, ależ pięknie broni Joe Hart. No, strzał niesamowity. Chciałbym tutaj, moi drodzy, wybić piłkę w taki sposób, żeby było ciekawiej. Niestety się to nie udało. David Luiz na przytrzymanie do bramkarza, moi drodzy, Barcelona. No i zobaczymy, czy Manchester City zrobi jeszcze jakąś jedną akcję, która pozwoli im strzelić chociażby honorowego gola. Fajnie byłoby zobaczyć Manchester City chociażby z jedną bramką. Oczywiście dla mojego zespołu to nie jest dobre, ponieważ wtedy bramkarz nie ma czystego kąta, ale dla drużyny przeciwnej chociaż ten gol honorowy jest czymś na pewno bardzo ważnym. 1-0 dla Barcelony, 3-0 w dwóch meczu. Tutaj w tym meczu już nic nie powinno się wydarzyć. Wydaje mi się, że jest tutaj Barcelona na tyle w dobrej sytuacji. Chociaż teraz zobaczmy, jeszcze jest akcja Manchesteru City. Bardzo, bardzo tutaj jest gęsto. No nic się tutaj już chyba nie wydarzy, moi drodzy. Zobaczmy, jest jeszcze Messi. Ostatnia piłka, szkoda, że Messi do tej piłki nie doszedł. Że sędzia zakończył ten mecz. Jest 1-0, prowadzimy, wygrywamy 3-0 w dwóch meczu. Naprawdę można się z tego faktu cieszyć. Barcelona w dobrej dyspozycji. Przejdźmy sobie dalej, no i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Mamy oczywiście tutaj mecz z... Ok, bardzo prosimy o przesłanie składu. Mamy Fabianskiego, Boruca i Szczęsnego. Piszcze Glik Benisz. Chciałbym zastąpić pewnych zawodników i tych zawodników... W sumie na dobrą sprawę mamy tutaj Perkisa, który jest w miarę dobry. Zobaczymy, Szukała, mamy Olkowski, mamy Wasilewski. Wasilewski, który, chociaż z drugiej strony... No, nie wiem, którego zawodnika powinienem wybrać, ale chyba tego. I tak wszystko zrobimy, ok. Aha, kontuzjowany... O nie! Chyba żartujecie. No nie, no chyba żartujecie sobie. Lewandowski, chyba to są jakieś jaja w ogóle. No nie, moi drodzy, tak to być nie może. Mamy Robaka i mamy Teodorczyk. W sumie nie wiem, kto jest lepszy, ale damy tego Robaka. Zobaczymy. No chyba sobie żartujecie. Okej, przesyłamy skład i przechodzimy dalej. Mamy symulację meczu. Mamy oczywiście rozmowę z pracownikiem, a dokładnie z zawodnikiem. Ale można by to tak nazwać. Mamy oczywiście tutaj, chcemy zobaczyć sobie biuro i przede wszystkim, przepraszam, sezon i kalendarz. Kolejny mecz to są, aha, tutaj zawodnicy moi zdążą odpocząć, bo mają 2 tygodnie. Symulujemy sobie kolejne spotkanie, no i mam tutaj nadzieję, że będzie to spotkanie dla nas oczywiście bardzo udane. Jest Pogba, jest Messi, Suarez, Neymar. Real Madrid prowadzi, widzimy tutaj z Levante. Jest Messi, jest Berion, 1-1. Chciałbym oczywiście to spotkanie wygrać. Jest i Messi, zobaczmy. Jest David Luiz, kontuzjowany niestety. Tak więc tak to wszystko wygląda. Zatrzymujemy jeszcze na sekundkę. Chciałbym sobie zobaczyć kontuzję zawodnika. Jest to David Luiz, więc trzeba będzie tego zawodnika na... Myślę, że na tutaj tak spokojnie. Sergi Roberto wchodzi w takim razie. I tutaj widzimy zawodników nieobecnych, więc... Aha, oni nie zdążą odpocząć, bo będą też grać.
przełożone spotkanie, nagroda turnieju. Wow! 4 miliony 700 tysięcy, super. Zawodnicy nieobecni. Te wszystkie wiadomości możemy sobie oczywiście usunąć. I tak to właśnie wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze sezon. Chciałbym zobaczyć sobie tabelę. Jesteśmy na drugim miejscu. Myślę, że powinniśmy się zakwalifikować. Ale inne ligi chciałbym też zobaczyć. Mamy Manchester City na czele. Punktów rozegranych meczów tyle samo. Chciałbym zobaczyć oczywiście sobie Hiszpanię i Francja, PSG prowadzi, Hiszpania, Barcelona. Mamy rozegranych meczów jeden mniej i dużo punktów więcej. Naprawdę, naprawdę, nie, myślę, że bez problemu sobie poradzimy i zdobędziemy Mistrzostwo Hiszpanii. Tak więc przechodzimy, moi drodzy, do eliminacji Mistrzostw Europy. Ja zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!